Cześć, siemaneczko, witajcie, siemaneczko. Porozmawiamy sobie, bo zauważyłem, że dużo ludzi się zastanawia, to jaka cena będzie na grę cyfrową, jeżeli normalna gra pudełkowa, fizyczna, będzie kosztowała 360-350 zł. Tak więc każdy się zastanawia, to co, gry cyfrowe będą po 400, po 420 zł? Wydaje mi się właśnie, że nie. Cena będzie identyczna, słuchajcie, co w wersji pudełkowej. Że będzie w tej generacji właśnie, że oni będą chcieli nam pokazać, że no tutaj są większe koszta już na płytach i tak dalej, a cyfrówka to jednak jest to tańsza dystrybucja, ale tak naprawdę płacicie tyle samo, czyli 350-60 zł, tylko teoretycznie, że niby nie podrożało. Taka jedna wielka fikcja, moim zdaniem, będzie z tą dystrybucją cyfrową, że to po prostu też będą chcieli nas przekonać, żebyśmy musieli, żebyśmy się przekonali, tak? To zróbmy im lepszą cenę na tą cyfrę. I teraz to zrobią właśnie. I ludzie zaczną kupować, a bo to już konsolę wezmą taką, jedną tańszą, drugą słabszą i mają tylko cyfrę, no to fajnie i tak dalej. Tak więc no gry podrożały, słuchajcie, 350 zł. To ja pamiętam taką w latach milenijnych, w latach, słuchajcie, 98 rok, jak Nintendo 64 weszło i gry były o 100 zł droższe wtedy od gier z PlayStation, słuchajcie, tak więc no gra na PlayStation 199 zł, Nintendo 64, różnica potrafiła być o 100 zł, tak więc mniej więcej gierki w tamtych czasach na PlayStation śmigały po 200, a na Nintendo 250 do 300 zł, tak więc no ale to szybko też rynek zweryfikował, tak? Trochę Nintendo 64, ale to jest, już zmieniam temat. Tak więc wydaje mi się, że gry cyfrowe będą teraz w tej samej cenie co gry fizyczne. Po prostu gry fizyczne zostały podwyższone troszkę tak sztucznie ze względu na to, żeby zachęcić do tej dystrybucji cyfrowej, więc i do usług, słuchajcie, takich jak Game Pass, bo w tym momencie, co mówimy, w tym momencie mówimy, to już się nie opłaca kupić gry, bo 350 zł i włącza się drugi tok myślenia właśnie, że jednak to oni mogą tak sobie nami pogrywać, takie korporacje, i sterować, co ty będziesz lubił lub po prostu w ten właśnie sposób. Więc tak mi się to wydaje, panowie, że o to właśnie w tym wszystkim chodzi, że teraz właśnie pokażą, że gry cyfrowe będą w tej samej cenie co płytowe. I tyle, a płytowa się już też nie będzie opłacała. Ale teoretycznie ci nie podwyższyli, bo w poprzedniej generacji cyfra była zawsze droższa. I tyle w temacie. No. Ale piszcie swoje przemyślenia, co wy o tym myślicie, bo tu wiecie, alternatywne, jakieś spiskowe teorie mogą być naprawdę. Pozdrawiam was ciepło, cześć.